Tak się jeszcze wypowiem przy okazji na temat tego gminnego stadionu Woli Rzędziskiej. Wyobraźmy sobie, że jestem niepełnosprawny na wózku. No i tu jest brama tak jakby od tyłu. I jest otwarta. Okej. A tutaj jest zamknięte. Prawdopodobnie na stałe. No i jedziemy sobie na wózku, I co? Wysoki krawężnik. Ciągnący się. O kurde, zeszło. Ciągnący się aż po... Tam koniec. Gdyby tutaj była rampa, w tym miejscu, byłoby pół bidy. Można by było z cementu albo z asfaltu usypać. Za chwilę przejdziemy do drugiego przejścia, tam jest jeszcze gorzej. I tu mamy drugie wejście, tam jest parking od przedszkola i zobaczcie, tutaj jest jeszcze gorzej. Tutaj sobie jedziemy chodniczkiem, i wielka skarpa. A tutaj jeszcze większa. Musiało przejść parę osób, żebym pokazał. Tutaj skarpa jest jeszcze większa. No i co? Idziemy, sejdziemy. Powiedzmy, że już jesteśmy na tej powierzchni. Znowu ludzie szli, no to zrobiłem przerwę. No i powiedzmy, że jesteśmy już na tej czerwonej powierzchni. Co? Jedziemy wózkiem inwalidzkim. Jedziemy. I co? Wózek elektryczny się nie zmieści. Zwykły może by się zmieścił, ale co jakby tutaj wpadł. Wysokość jest... A ja dodam, że wśród wyświetli mamy takie... Prawie na palce. Karate, przyjmijciowo i nowoczesne. Ale powiedzmy, że ktoś się zmieścił i sobie jedzie już tędy jedzie. I już w zasadzie jest. Pytania konkursowe, okej. Proszę wymienić.